robi to rekord Polski w ilości pokazanych i udokumentowanych ciasteczek. Około 3000 ludzi na trzebińskim rynku. Brawo! I teraz odbijamy z celofanu ciasteczka. Nie musimy je w całości konsumować, ale musimy jeść. Celofany nie wyrzucamy. To jest taki przedpołudniowy podwieczorek. Trzebińskie ciasteczko, które będzie rekomendowane do miana produktu lokalnego. Jak widzicie, specjalnie na tą okoliczność upieczone w formie 200 lat Trzebinia. Smacznego. Poprosimy pana burmistrza o krótkie pozdrowienia i życzenia z okazji 200-lecia.